Dobry wieczór Państwu. Witamy na naszych cyklicznych spotkaniach Widzenie na Rakowieckiej. Dzisiaj trochę inaczej, bo wyjątkowo w środę, bo zawsze mam, jak to mówi się, do widzenia, a widzenia w czwartki. Dzisiaj jest też inny gość trochę. Nie świadek historii, nie propagator historii, chociaż, tylko raczej propagator kultury, archeolog muzyczny, tak można się określić? No, wiesz, jakby to powiedzieć. No. No. Pan Adam Strug, witamy serdecznie. Również witam, bardzo się cieszę, żeście tak licznie przybyli, ale byłoby też fajnie, gdybyście bliżej Państwo usiedli. Gdyby Państwo bliżej usiedli, tak, żeby było poprawnie. Bo Was nie widzę, jestem trochę już przyślepy. No. Macieju, chodź do nas bliżej, jak najbliżej. Dobra. I od razu krótkie pytanie. Tak. Dlaczego muzyka? To właściwie jest tak, że to raczej ona nas sobie wybiera. Rodzą się tacy, którzy później zostają dentystami. Nie wyobrażam sobie dłubać komuś w paszczy, a są tacy, którzy rzeczywiście w to wchodzą. Z muzyką jest podobnie. Z tym, że 99% rodzaju ludzkiego to jednostki muzykalne. Tylko w naszych czasach większość sobie tego nie uświadamia, że jako gatunek jesteśmy gatunkiem śpiewającym. No, może to się też bierze, wiesz, ze szkoły, nie? Lekcja muzyki, lekcje artystyczne są traktowane jako gorszego sortu. Ale jest też tak, że pewna część ludzkości zajmuje się muzyką, szczególnie w okresie dojrzewania, a potem im to przechodzi, tak jak pisanie wierszy, prawda? To też jest zawsze wcześniej. Ale pewna część populacji zostaje przy muzyce i poezji, no i właśnie ja należę do tych nielicznych. Ale słuchaj, a myślałeś o innych rodzajach muzyki swego rodzaju, nie wiem, jazz, rock, było blues. Jeszcze było jeszcze inaczej, dlatego że miałem niezwykłego farta w czasach postrewolucyjnych, mówię tu o tej rewolucji kontrkulturowej, amerykańskiej i nie tylko, drugiej połowy lat 60. W domu rodzinnym nie było tej muzyki. Nie było Niemena, który w rozumieniu starszyzny, która mnie kształtowała, był, że użyję slangu, obciachem. To znaczy, ten rodzaj emisji, jaki zapanował, emisji wokalnej, jaki zapanował wtedy, i tu muszę użyć liczby mnogiej, był nam niemiły, żeby nie powiedzieć wstrętny. Dlatego, że myśmy mieli własny język muzyczny i jako żywo nie było powodu, żeby się na Afroamerykanów przerabiać. Tu nie bez powodu użyłem przykładu Niemena, niezwykle muzykalnego przesiedleńca z Zabuga, niezwykle muzykalnego, do końca swoich dni mówiącego piękną gwarą swoich ojczystych stron, który w pewnym momencie właśnie na Afroamerykanina się przerobił, prawda? I on jak się przerobił, to wystarczy sobie włączyć utwory śpiewane przezeń po angielsku, żeby zobaczyć, jak to jest żenujące. Ale gdy śpiewa po polsku, oczywiście to jest żenujące, tylko że to już współczesnym umyka. Wtedy pojawia się twierdzenie, prawda, że o gustach się nie dyskutuje i tak dalej, i tak dalej. A to tutaj tylko pozornie odbiegam od zadanego przez ciebie pytania. Mamy własny język muzyczny. Tak jak każdy gatunek ptaków ma swój rodzaj śpiewu, tak plemiona ludzkie, plemiona etnograficzne mają swój rodzaj śpiewu. Oczywiście to są struktury rozbudowane w przypadku śpiewu polskiego, oryginalnego. Mamy tam aż trzy muzyczne wyrazy. Ten najstarszy, plemienny, którego podstawowa warstwa wywodzi się jeszcze sprzed wędrówki ludów i zachowało się to w śpiewach niewieścich obrzędowych. Mamy to wszystko, co przyszło do nas wraz ze śródziemnomorskim światłem chorału. To wszystko, co wynika z muzyki katolickiej, owo zderzenie muzykalności Słowian z muzyką śródziemnomorską dało efekt w postaci trzeciego rytu szlacheckiego. I dopiero tych troje,
daje pełen obraz zjawiska, jakim jest polska muzyka tradycyjna. I wracając do twojego pytania, miałem farta, dlatego że starszyzna, która mnie muzycznie kształtowała, mimo że nikt z nich za muzyków się nie uważał, to byli ludzie urodzeni jeszcze pod koniec wieku XIX, a na pewno przed pierwszą wojną. I oni, gdy byłem dzieckiem, śpiewali po dawnemu, jako cała niezwykle muzykalna społeczność. I tyle. A kiedy nastąpił ten moment, czy pamiętasz może to coś takiego decydującego, że ostatecznie się co przekonało, żeby pójść za głosem muzy? Jest przynajmniej kilka takich momentów, dlatego że pamiętam, że gdy byłem takim zupełnie małym dzieciakiem, to mnie to bardzo, no jakby to powiedzieć, znowu użyję slangu, kręciło. Znaczy kręciło mnie to, że nie umiałem tego nazwać nawet, co to jest, ale sprawiało mi to gigantyczną frajdę, że śpiewa się unisono. Nie wiedziałem oczywiście, że są to bardzo stare pieśni. Zresztą ci, którzy ze mną śpiewali, też nie mieli pojęcia o ich pochodzeniu. To mnie naprawdę bardzo ruszało. Potem był taki moment, gdy miałem 7 lat. W każdym razie zapisano mnie do szkoły muzycznej. To było takie bardzo zniechęcające do muzyki w ogóle. Na szczęście ten epizod się jakoś tak dosyć szybko zakończył, o paradoksie, ale na szczęście. I później miałem taki moment, że usłyszałem muzykę turecką, te orientalne harmonie. Oczywiście trzeba pamiętać, że muzyka turecka, tak oni sami tak to definiują, to muzyka najeźdźców, którzy napadnąwszy na te kraje, na które napadli, brali stamtąd najcenniejsze elementy muzyczne i ich muzyka jest właśnie takim patchworkiem właściwie. Najbardziej spektakularny w przypadku Kurdów, ale Turcy też mają, co tu jest podobna budowa. Spóźnialscy stawiają wino. Dzięki. Proszę bardzo. Usłyszałem tę muzykę i po prostu trafił mnie piorun. Bo o ile tamto było czymś, co ja po prostu jakby no byłem z tym jednością, nie za bardzo nawet traktowałem tak odrębną dyscyplinę muzyczną, to te orientalne skale po prostu mnie, po prostu no stary, ja do tej pory pamiętam te ciary, wiesz. I wreszcie trzeci moment. Miałem 22 lata, siedzieliśmy w stodole u znajomych na Warmii i przyjechał Andrzej Bieńkowski, malarz, zbieracz muzyki wiejskiej, który włączył nam nagrania Józefa Kędzierskiego, skrzypka Spod Przysuchy. I to też było podobne z tej skali, wiesz, doznań, że nagle znowu dostałem po prostu strzałą prosto w serce. Zresztą dla całego naszego środowiska było to oczywiste, że jest moment szczególny, że coś się wydarzyło. Byłem w trochę innej sytuacji, dlatego że ja nie musiałem nigdzie wracać. Ja nigdzie nie wyjechałem. Nie miałem epizodu, nie grałem nigdy w kapeli za przeproszeniem rockowej. Wiesz, nie miałem w ogóle takich przygód, więc jakby po prostu wystarczyło po prostu zajrzeć do śpiewnika, z którego korzystano w domu rodzinnym. Czy odpowiedziałem na twoje pytanie? No myślę, wystarczy? Że tak. Dobra, dzięki. Będziemy jeszcze to rozwijać. Jeśli chodzi o rejon, jakie byś, jeśli chodzi, jak rozmawiamy już o muzyce, jeśli chodzi o rejony Polski. Dobrze. Otóż nawet mówmy, wiesz, o dawnych kresach naszych wschodnich, takich najbardziej, byś powiedział, umuzykalnionych i najmniej... Obecnie. Nowych. Obecnie, a nawet przed wojną, jak było. Bo o nie, wiemy, to że... bardzo skomplikowane, kochany, to tak to nie pomalujemy w ten sposób, bo jeśli chodzi o przedwojnie, to przed wojną mamy jeszcze pełną gębę muzykę polską w pełnym rozkwicie, do tego stopnia żywą i obecną. Że nikt nie tworzył wówczas, dopiero koniec lat 30., druga połowa lat 30., nie tworzył archiwów, nikt tego nie nagrywał. Były, owszem, były, ale to są absolutnie pojedyncze próby, pojedyncze wypadki. Po prostu było to zjawisko masowe. Można powiedzieć, że do wczoraj byliśmy narodem niezwykle muzycznym, gdzie każdy region, ba, każda wieś miała własny rytm muzyczny, w którym interpretowała i świeckie, i religijne motywy muzyczne. Tożsame oczywiście z poetyckimi, dlatego że ta muzyka oczywiście szła w parze. Był to po prostu bardzo ciekawy materiał literacki, rzecz ciekawa. Polskie historie literatury w ogóle tego tematu nie uwzględniają. Proszę zajrzeć do Krzyżanowskiego, Miłosza, czy mówię tam gdzie jeszcze. Temat pieśni ludowej w ogóle jest nieobecny. Dlaczego? Myślę, że daje tu o sobie
antagonizm między dworem a siołem, gdzie to, co jest ze wsi, jest po prostu trochę upośledzone, ale to oczywiście o owych historykach najlepiej nie świadczy, bo to przecież bzdura. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewną prawidłowość. Co łączy geniuszy literackich i muzycznych wszystkich wieków i języków? Miłość pieśni ludowej z stron ojczystych i miłość Orientu. Dlaczego? Bo wiedzieli, co dobre. To są rzeczy, które się po prostu, które się wie i z którymi się rodzimy i powinniśmy to wiedzieć. Jeżeli ktoś tego nie wie, to już mu się powinien dzwonek alarmowy włączyć, a rzeczywiście w swej masie jesteśmy narodem nie tylko muzycznych apostatów i po prostu nie mamy już o tych rzeczach wiedzy. Jak to wygląda dzisiaj? To są wyspowe sytuacje. Zachodnia Radomszczyzna, rzeszowskie, ale to też jest szerokie pojęcie, tak na południowy wschód od Rzeszowa, krośnieńskie. Oczywiście Podhale, ale to jest zupełnie jeszcze inna bajka i powody, dla których ta muzyka tam się kręci. To jest trochę inaczej. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że Góralszczyznę spisano około 1910 roku. Oni mają około tam 110, mogę się mylić o dwa utwory w jedną drugą, 110 utworów. Mówię o instrumentalnych. 110, to jest bardzo mały zbiór. Oczywiście te 110 utworów wykonywane jest w bardzo dużej ilości wariantów, to znaczy w każdej wsi były one inaczej grane, inaczej śpiewane. Ale żeby dodać pieprzu, idiom góralski to nie jest muzyka polska, to jest muzyka madziarska. Najbardziej na północ wysunięty arystokratyczny dwór madziarski to Wakacje z duchami i Nidzica. Niedzica, przepraszam. Nidzica. Przepraszam. Niedzica. I wszystko, co jest na południe od tej linii, to jest muzyka madziarska. Co zresztą potwierdza tę hipotezę, że ta muzyka szła z góry do dołu, używając nomenklatury takiej, no powiedzmy, czy tam tej porównania z drabiną społeczną, prawda? Czyli że Podhale byłoby, po prostu byłoby czymś innym, nie podpada do końca pod te kategorie, jeśli chodzi o pod te kategorie, jakie mamy w muzyce nizinnej. I to właściwie, jeśli chodzi o oryginały w muzyce świeckiej, byłoby niestety wszystko. Inaczej rzecz się ma ze śpiewami religijnymi. I na tym zakończę za długą odpowiedź na Twoje mało konkretne pytanie. Mianowicie ta muzyka ma się lepiej i jeszcze 20 lat temu było to zjawisko masowe w całej Polsce, poza peryferiami metropolii, dużych miast. Rzecz inaczej się ma na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Mianowicie tam umarła ta muzyka wcześniej. Generalnie i tu zakończył się jej żywot wraz ze śmiercią pokolenia urodzonego przed I wojną światową. W czym rzecz? W dawnej jakości strojenia, braku elektryczności w domu i jeszcze już ostatnia zasada, im biedniej, tym dla tej muzyki lepiej. Są wioski w Łomżyńskiem, w tych wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich w Łomżyńskiem, gdzie prąd zakładano dopiero w połowie lat 70. I to są miejsca moich muzycznych peregrynacji. Siedzę właściwie tylko w dwóch parafiach. Drobnoszlacheckiej parafii Szczepankowo i jedynej kurpiowskiej po południowej stronie Narwi, czyli parafii Nowogród. Te dwie parafie można rowerem przejechać w ciągu dnia bez problemu. Tam i z powrotem, żeby było jasne. A i tak jest co robić przez całe życie. Czyli jak myślisz, z czego to wynika? Czyli tak powiedziałeś tak, śmierć jakby tego pokolenia, tak, które się urodziło. Czy może być to też, niektórzy lubią wszystko zwalać na komunę i tak zwaną sowiecką urawniłowkę, równanie wszystkiego? Wiesz, to jest bardziej skomplikowane, bo ja oczywiście do admiratorów słusznie minionego systemu nie należę, przeciwnie. Ale komunizm o paradoksie był takim przetrwalnikiem. Owszem, zrywał więzi społeczne, strukturę społeczną taką, jaka ona była, dawny świat, prawda? Szczególnie w Polsce, gdzie, umówmy się, kultura polska to była kultura ziemiańska. Nie oszukujmy się, tak było. To była ta warstwa społeczna, która nadawała ton kulturze polskiej.
Ale na przykład w krajach Sowieckiego Sojuza, o paradoksie, ona ma się zdecydowanie lepiej. Też w czasie przeszłym, bo te babki też pomarły. Miała się lepiej niż u nas. Dlaczego? U nas traktowano muzykę ludową w PRL-u jako trochę taki kwiatek do kożucha. No w końcu dyktatura chłopów, prawda, i robotników. Więc niech nam oni tutaj coś tam zagrają. Ale preferowaną formą były te sowieckie formy prezentowania muzyki tradycyjnej, czyli zespoły pieśni i tańca. I oczywiście zaraz tu się natychmiast pojawiają głosy, które nie, to za prosto, Śląsk i Mazowsze, to przecież nie są, jak najbardziej to są śpiewające kołchozy. Sowieckie kołchozy śpiewające. Na czym po to polega? No po prostu bierzemy sobie tam muzykę z różnych stron, ubieramy panie, malujemy i one wyskakują i proszę bardzo, i jedziemy. Krakowskie, Kujawy, nie ma sprawy, to oczywiście nonsens. Każdy, kto zna tę muzykę, wie, że to nonsens, że nie można sobie tak z tego jednego tego, do drugiego przeskoczyć. Istnienie tych zespołów było szkodliwe na dwóch poziomach. Po pierwsze, demoralizowało chłopów i pokazywało im, przecież zobacz, jak można, jak ładnie. Można ładnie, nie trzeba tak chropawo, można ładnie pokazać tę muzykę. Ale druga sprawa, o wiele myślę jeszcze poważniejsza, to było to, że te zespoły odegrały zniechęciły skutecznie młodzież, która dorastała w latach 50., 60., 70. do muzyki ludowej. Bo zaczęto utożsamiać muzykę ludową z tym sowieckim chłamem. I gdy młody człowiek w latach 60. miał do wyboru kontrkulturę amerykańską, Hendrixa, prawda, i jego kolegów zdolnych ćpunów, no to oczywiście, że wybierał ćpunów, a nie te produkcyjniaki, to jest jasne. Więc ta muzyka po prostu, ten pop, nie wiem jak to nawet nazwać, co to jest, przyczynił się walnie do zdewastowania tradycyjnej muzyki polskiej. Trudno zaprzeczyć, bo przecież widzimy, że w pewnym momencie, to nieraz żeśmy z Maćkiem rozmawiali, że folk celtycki cieszył się w Polsce większą popularnością, czy próbą odtwarzania tego folku niż tak, muzyka, rodzinna. Tak, bo tu jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie, że wraz z tymi zmianami, które nastąpiły podczas wojny i po wojnie, ostaliśmy się narodem jednochłopskim. I teraz powiem, postawię tezę jeszcze bardziej taką trudną. Dobrze. Ale sobie pozwolę. Tak też, żeby sobie ją formułować, jakąś ją, omawiać po 15 razy, może w końcu nie. Stawiam hipotezę, że chłopi w swej masie nie mają gustu. To znaczy, po pierwsze, należałoby zacząć od tego, czym jest gust, prawda? Otóż to powiedzonko tam, że nie gadamy o gustach, zakłada wielość gustów, a ja zakładam, że mamy do czynienia z gustem lub brakiem gustu. Zmieniają się mody i konwencje, ale gust, ten dobry gust jest niezmienny. Zasadza się na poczuciu adekwatności, proporcjonalności. Jeszcze tam mamy parę takich tych, można je tam przez U. Tatarkiewicza znaleźć w historii estetyki. I teraz, co w takim razie, skoro chłopi w swojej masie, taka śmiała teza, nie mają gustu, co nas fascynuje w tradycyjnej muzyce polskiej? Otóż, proszę Państwa, kanon i niepohamowana muzykalność Słowian, którzy posiadłszy ów kanon na swój sposób, plemienny właśnie, interpretowali. Chłop polski miał na swojej głowie niejako trzy wianki. Pierwszym wiankiem był ten plemienny. Wracamy do tego pierwotnego podziału, który podałem wcześniej. Drugim był ten kościelny. I wreszcie trzeci. Siłą rzeczy to ziemiaństwo, to szlachta nadawała ton polskiej kulturze, także polskiemu życiu państwowemu. Gdy zdjąć mu te wianki, zostaje nagi i bezbronny. Najpierw zdjęto mu szlachecki, na skutek rewolucji, prawda, komunistycznej. Potem kościół sam się rozbroił, sam sobie wyjął miecz z ręki. No i stało się to, co się stało, prawda? Mówię o końcu lat 60. i reformie, początku lat 70., reformie liturgicznej, za którą poszła reforma muzyki kościelnej, tragiczna w skutkach, dużo by o tym gadać. I co się stało temu chłopu, podłączonemu już do prądu? Maryla Radowicz, no.
a obecnie Zenek, co na jedno przecież wychodzi. I to jest właśnie to, co się z nami stało, że po prostu żyjemy w świecie chaosu, w którym każdy jest z innej parafii, jesteśmy, my tu jak siedzimy, gdyby zbadać nasze pochodzenie, to by się okazało, że mamy w sobie i szlachecki, i chłopski, i Bóg wie jaki jeszcze, bo okazałoby się, że i Niemcy, Żydzi, prawda, i nie wiadomo kto jeszcze, bo tak to mniej więcej w rodzinach było. Więc trudno od społeczności tak przeoranej, przeczołganej przez zawieruchy dziejowe oczekiwać, że zachowa ona własną kulturę muzyczną. Nie zachowaliśmy. Nie zachowaliśmy do tego stopnia, że nawet wykształceni Polacy nie znają kultury muzycznej, ojczystej kultury muzycznej. Po prostu nie znają tego, naprawdę nie znają. No tu oczywiście można by sobie zadać pytanie, dlaczego na akademiach muzycznych, w szkolnictwie branżowej WYM ten temat nie jest poruszany. Cholera wie, no może jednak było tak, że to jest jednak dziedzictwo sowieckie, że słusznie zauważono, że to jest coś, ta muzyka tradycyjna, co Polaków identyfikuje i odróżnia. Że gdy się ją zohydzi, gdy się doprawi jej tą gębę sowieckiego zespołu pieśni i tańca i stop, i to wszystko, to wystarczy, żeby Polacy własny rytm muzyczny porzucili. No ale to znowu byłby jakiś spisek, jakieś planowanie. Myślę, że tu jest bardzo wiele przyczyn, dla których Polacy po prostu nie znają własnej muzyki tradycyjnej i to miejsce wypełniają wszelkiej maści hochsztaplerzy muzyczni, którzy w muzyce tradycyjnej mają niewyczerpane źródło tematów muzycznych. I nie ma znaczenia, czy mówimy o adaptacjach symfonicznych, czy jazzowych, czy rockowych, czy Bóg wie jakich. 99% tych adaptacji jest po prostu bez sensu. I teraz tak, wiemy, że muzyka czasami jest genialną ilustracją filmową. Czasami to nawet ścieżka dźwiękowa potrafi dłużej żyć niż film. Przykładem są Rydwany Ognia, nie? I kompozycje Wangelisa. Nie wiem, jakie masz opinie na temat Wangelisa. No, nie mam opinii. Wiem zbyt mało, ale ja powiedziałem, lubię słuchać. Nie będę się wstydził. Cóż. Tak. Słuchaj, ale powiedz mi, na przykład jakbyś chciał, dostajesz, przypuśćmy, propozycję zilustrowania jakiejś, nie wiem, adaptacji, filmowej adaptacji naszej literatury. Co byś chciał zilustrować? Znaczy w pierwszej kolejności wróciłbym do... Należałoby raz jeszcze zrobić Pana Tadeusza. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Wajda spłycił te figury. Tamte Limena jest, proszę wybaczyć słuchaczy, no, idiotką. Mówię jakby o jej wyrazie, nie mówię o aktorce, tylko mówię o tym, co z tej bohaterki się stało, prawda? A to, że robaka oddano Lindzie, to jest w ogóle jakieś koszmarne nieporozumienie. No po prostu ja nie wiem, o co chodzi, czym Wajda się kierował. Zaś jeśli chodzi o muzykę, to tam stała się rzecz właściwie taka straszna rzecz się stała. Oni się podobno nie dogadali co do kasy. Na mieście się mówiło, że Wajda już wówczas poróżniony z Kilarem, oczywiście polityka, nie udał się do Kilara z rozmową o kasie, tylko został ktoś z produkcji oddelegowany. Być może producent po prostu. Kilar się obraził. Nie chciał przyjąć tego zlecenia. W końcu wziął to. No wiadomo, piechotą nie chodzi. Czasu było mało, tyle ile było. I napisał koszmarnego absolutnie poloneza, niby poloneza, który do dnia dzisiejszego odgrywany jest na wszystkich polskich studniówkach. Dlaczego koszmarnego? Dlatego, że nasza literatura polonezowa jest jedną ze wspanialszych literatur tanecznych świata, ówczesnego świata. Nasza muzyka dworska nadawała ton dworskiej muzyce europejskiej ze sprawą związków dynastycznych. Polonezem rozpoczynano wszystkie, bez wyjątku królewskie, uroczystości. Popatrzmy na Telemana, na tańce polskie. To już jest taki ostatni refleks, czym ta muzyka była w europejskim obiegu muzycznym. Więc trzeba byłoby wrócić do Pana Tadeusza. Albo pamiętacie w Ogniem i Mieczenku, właśnie nie pamiętam gdzie, że siedzi Kowalewski i udaje, że gra na lirze?
Było, to jest jak ucieka z, tak. z Heleną. I też nie chcę używać tutaj słów, też zepsuty moment. No. No ale ty dostajesz propozycję i co byś zrobił? Żebyśmy w panu Tadeuszu? Znaczy tak. A potem, którą na przykład powieść polską chciałbyś zilustrować muzycznie? Co byś poprawił, a drugie, co byś chciał zilustrować? Poprawiłbym pana Tadeusza, poprawiłbym po prostu sięgając, najprościej byłoby po prostu sięgnąć do Kolberga, zrobić kwerendę polonezów tam zawartych i wybrać coś sensownego, albo napisać rzeczywiście coś monumentalnego, co jest możliwe, ale pod jednym warunkiem, że karmi się tradycyjną muzyką polską i gdy nią żyjesz, gdy nią oddychasz, to wtedy być może nowe rzeczy tego gatunku będą powstawać, a nie, że masz abstrakcję i nagle podasz temat polski. To bzdura. To jest język, więc nie wiem. A to, co bym na przykład bardzo chciał zrobić, to oczywiście błogosławiona wina Zofii Kossak-Szczuckiej. I coś tam było, też coś tam zrobiono, ale to jakoś w ogóle jeszcze bardziej podobno nie wyszło. Ja na wszelki wypadek tego nie widziałem. Też nie widziałem, ale... Tak, bo strach podobno oglądać. W każdym razie Batus Celus jest po prostu książką niezwykłą, wspaniałą, po prostu ach, cudowne to jest. No i w jednym i w drugim przypadku należałoby iść oczywiście tropem tradycyjnej muzyki tamtych stron. W przypadku błogosławionej winy to muzyki okolic Kodnia, w której wpływy polskie i rusińskie się przenikają wyraźnie i to też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ta muzyka terenów pogranicznych, gdzie sąsiadowali ze sobą prawosławni i łacinnicy, jest bardzo piękna, wzruszająca, tak, w taki wschodni sposób słodka. Ten oryginalny śpiew polski środkowej dzisiejszej, nizinny, jest chropawy. To jest trudne piękno, niezwykle zachowawcze, ale jeśli chodzi o skalę trudności, to na przykład takie pieśni kurpiowskie czy muzyka kujawska, to są jedne z bardziej wyrafinowanych, trudnych i zarazem lirycznych muzyk świata. Czyli nie mamy się czego wstydzić. Nie mamy, tylko że niestety to wszystko jest w czasie przeszłym. I to nie jest tak, że proszę Państwa, że chcę Wam zepsuć wieczór, ale jest już po wszystkim. Nie ma czego zbierać. Nie mówimy tym językiem. To jest koniec, proszę Państwa. Czekają nas nowe czasy, nowi ludzie, nowy język, nowa polszczyzna. Zwrócą Państwo uwagę na mowę ciała tych estradowych niewiast i facetów. Jak oni się zachowują, co oni robią ze sobą, jak oni się zachowują, prawda? To są zachowania moim zdaniem milicujące jakąś taką godnością, wiesz, własną, która i tak cierpi na skutek naszych przypadłości, prawda, naszego gatunku. Mowa ich ciała już jest właśnie afroamerykańska. Oni są. I to zderzenie jest tak właśnie koszmarne, dlatego że jako żywo oni nie są Afroamerykanami, nigdy nie będą. Więc próbują, przejmują jakąś taką pozę, jakąś taką stylistykę, która po prostu jest odrażająca. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że w polskiej wokalistyce mamy właściwie tylko dwie grupy. Mamy głosy ustawione, kształcone. Mówię tutaj o tym, co się robi z wokalistyką na akademiach muzycznych. Gdzie, prawda? W ten sposób. To jest śpiew uczony i on uchodzi za piękny. I to jest jedna grupa. Jest druga grupa, czyli to są Amerykanoidzi. Do tego worka wrzucam wszystkich. Ja nie będę się teraz bawił na rozróżnienie, prawda, hip-hopowców i disco-polowców, bo to jest to samo. Oni są przekonani oczywiście, że są od tych nieszczęsnych disco-polowców gdzieś wyżej, a są dokładnie tym samym. I to jest sytuacja tragiczna, że nie ma na polskiej scenie emisji naturalnej. No czegoś, co jest właśnie naturalne. Można powiedzieć nasze. Po prostu nie ma. Dlaczego nie ma? Bo nie ma. A żeby jeszcze bardziej skomplikować obraz, to te muzyczne wykształciwo od śpiewu operowego po godzinach też są jazzmenami. I koło się zamyka. Z nikim nie sposób niczego ustalić. Zdarzają się wśród operowców, czy też ludzi tak gruntownie kształconych muzycznych, tacy, którzy się nie zgodzą, ale to są naprawdę jednostki. Z tym moim opisem jakby nie potwierdzają tego mojego opisu. Ale to są absolutne jednostki. To się bardzo rzadko zdarza. Czasami zdarza się wśród ludzi z klasycznym wykształceniem, tak zwanym klasycznym wykształceniem muzycznym, którzy sceptycznie podchodzą do
tego wszystkiego, co stało się w muzyce świata ze sprawą eksportu amerykańskiego. Ja muszę to jeszcze jedno zdanie dopowiedzieć, bo żeby jakby pokazać, że to nie jest takie gadanie. Proszę Państwa, to nie chodzi o to, że robimy z Ameryki jakiegoś demona. Nie. Tylko, że Ameryka jest po prostu jednak eksperymentem dziejowym, którego produkcja muzyczna zawładnęła wyobraźnią muzyczną świata po II wojnie tak skutecznie, że wyrównała krajobrazy muzyczne. W konsekwencji w Tokio, Zambrowie i Bogocie słucha się tego samego chłamu, tego koszmarnego amerykańskiego czy amerykanoidalnego chłamu, gdzie nie ma muzyki, gdzie nie ma poezji, gdzie nie ma dystynkcji, nie ma godności, nie ma bardzo wielu rzeczy. I teraz się okaże, nie, to nieprawda, bo ten, a tamten. Tak, to prawda, że nawet w tym morzu amerykanoidalnego bezguścia zdarzy się ktoś, kto jest wrażliwy, kto napisze ładną piosenkę, ale tej prawidłowości, tej, o której mówię, to nie zmienia. A gościł nas niedawno profesor Jacek Kowalski. Co sądzisz o jego działalności? Bo on oczywiście poza zajmowaniem się historią sztuki, także, prawda, można powiedzieć, zajmuje się też działalnością muzyczną. No, mówiłem oczywiście i najprościej byłoby odmówić odpowiedzi na to pytanie, ale ze względu na to, że na polskiej prawicy, która jest też zgromadzeniem bezgustników i strasznych sztywniaków, po prostu się o tych rzeczach nie mówi, to ja sobie pozwolę, trochę sobie pozwolę zaryzykować. Mimo, że zostałem w swoim czasie przedstawiony Jackowi, pewnie tam z 24 lata temu, na wiosnę. Mianowicie, Kowalski to jest taki ochrzczony Kaczmarski. Bierzemy gitarę i jedziemy. No niby nie, no bo tu mamy, prawda, pieśni i boskie, i ojczyźniane, i wszystko jest takie ten. Byłoby fajnie, gdyby nie traktować Jacka Kowalskiego jednak jako zjawisko muzyczne, to jest raczej zjawisko społeczne. Świetny tłumacz. To fakt, literatura. Erudyta, poliglota, no on ma wszystko, tylko nie wiadomo, po jakiego grzyba mu ta gitara. I to publiczne śpiewanie. Ja sobie zdaję sprawę, że takich rzeczy się w Polsce nie robi. Że mówienie takich rzeczy to jest jakby, że tutaj to uchodzi za jakiś brak kultury, że zdania kategoryczne, wartościujące są właśnie do braku kultury osobistej. Proszę Państwa, dwudziestolecie międzywojenne. Mamy stronnictwa literackie, malarskie, Bóg wie jakie. I oni się ładują w siebie lagą w imię idei, prowadzą spór i do czegoś tam dochodzą, prawda? Ten przyładował, coś tam. Żeby było jasne, wszyscy po godzinach szli do Ziemiańskiej i dawali w gaz. Ale jeśli chodzi o ideę, był spór. U nas tego nie ma. U nas jest, nie ma krytyki muzycznej, są tylko dwa plemiona i nieważne, że jesteś taki czy inny, ważne, że jesteś swój. A jak jesteś swój, to znaczy na przykład prawicowy, to znaczy, że jest okej. Okay. Jest pozamiatane. W tych warunkach nie sposób niczego ustalić. Czyli ciągle, bo powiem Ci, że chciałem się wyciągnąć jednak tą iskrę czegoś optymistycznego, ale to potwierdza, że jednak no, koniec z tą naszą kulturą dawną. Jest pozamiatane. Zwróćcie Państwo uwagę, to nie to słowo oczywiście, to jest zła polszczyzna. Zwrócą Państwo uwagę na sposób śpiewania i w tym natychmiast będziecie mieli odpowiedź, z kim macie do czynienia w sztuce wokalnej. Czy ta polszczyzna, jaka jest ta polszczyzna, jakie jest frazowanie, muzykalność po prostu, no. A gdzieś można usłyszeć? Jakby można. Ktoś chciał sięgnąć do internetu i mówię, słuchaj... Nie, do internetu słabo, chociaż można. Wiesz, bo dzieciaki głównie siedzą w tej chwili w internecie, tak. Ale może od czegoś trzeba rozpocząć. Kogo byś to znaczy, wskazał? Ja bym nie zaczynał jednak od dzieciaków, tylko zaczynałbym od nauczycieli, wiesz, od nauczycieli. Ktoś to musi zrobić, prawda? Więc oczywiście mamy kilka serii płytowych, które w domu każdego szanującego się polskiego melomana powinny się znaleźć. Oczywiście przede wszystkim seria Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wspaniała.
seria Muzyka Źródeł Polskiego Radia, ale ona jest nierówna, tak bym powiedział, ale też należałoby ją mieć. Plus prywatne wydawnictwa, prywatne inicjatywy, które krążą wokół tego tematu, czyli przede wszystkim Muzyka Odnaleziona Bieńkowskich, Muzyka Zakorzeniona Baczewskiego, Inkrudo Hanaja. Także jak słyszycie, jest trochę tego. Od tego bym zaczął w ogóle. A może nawet jeśli chodzi o muzykę wiejską, od książki Bieńkowskiego Ostatni wiejscy muzykanci, świetnie napisane, z cudownymi fotografiami. I to jest rzecz pierwsza. Druga, należy obserwować działalność Warszawskiego Stowarzyszenia Dom Tańca. My tu mamy zadanie ułatwione, bo ich, że znowu użyję slangu, meliną jest Ambasada Muzyki Tradycyjnej na Warszawskim Jazdowie, gdzie co chwilę dzieją się wspaniałe rzeczy muzyczne, wspaniałe, absolutnie wspaniałe rzeczy muzyczne. Na małym takim, no wiecie, domki fińskie, więc tam z tego miejsca jest tyle, co jest, ale absolutnie warto. No i wreszcie, co najważniejsze, to muzyka w polskim interiorze. Ale to wymaga już wiedzy po prostu, gdzie do kogo jechać, skoro mamy sytuacje wyspowe, wyłącznie sytuacje wyspowe, nie? I myślałeś, żeby napisać jakby taki atlas po resztkach polskiej muzyki. To się dzieje, gdy wstukają państwo Adam Struk Polskie Radio. Znajdziecie tam 88 bodaj audycji, które robiłem dla drugiego programu Polskiego Radia. Od października na Swipe2, czyli portalu Telewizji Polskiej, mam też podcast, wzbraniałem się przed tym, ale w końcu mnie chłopcy namówili. I tam też jest już jakaś tam ilość muzyki, z tym, że tam jest to tak profilowane w obu tych przypadkach, że połowa to jest muzyka polska, a połowa jest to muzyka obca, głównie arabska i grecka. Bo ten punkt ciężkości przesuwa się zdecydowanie w tej chwili na wschód. Perłą współczesnej wokalistyki jest wokalistyka arabska. Tam są rzeczy absolutnie najpiękniejsze. Trochę nie wiadomo, kto dzisiaj bardziej Grekiem, czy oni, czy Grecy. Te podobieństwa są uderzające. Słucham śpiewaków syryjskich i mam 1:1 muzykę cerkwi greckiej. To są nieprawdopodobne w ogóle zderzenia. Albo lutniste z Jemenu. A potem słucham liry kreteńskiej Kosztasa Mondakisa i nagle widzę po prostu ta sama partytura, wiesz, 1:1. I to zawsze jest dla mnie pouczające, wzruszające i wspaniałe. To są rzeczy komplementarne, one się uzupełniają. To znaczy myślę sobie, że gdy poznamy muzykę własną tradycyjną, to inne muzyki tradycyjne świata staną nam się czytelniejsze. U nas to się dzieje, jak wspomniałeś, jest to odwrotnie, czyli najpierw muzyka celtycka, prawda, bałkańska i tą drogą może ktoś łaskawie wreszcie do muzyki polskiej zajrzy. Jeszcze jedna prawidłowość, proszę zwróćcie uwagę na to, że mamy w Polsce 100, 200 zespołów śpiewających pieśni ukraińskie. I to było jeszcze zanim wybuchła wojna. To po prostu to trwa, ten proceder trwa już dobry 30 lat. W tym czasie na Ukrainie nie ma nawet jednego zespołu składającego się z etnicznych Ukraińców, którzy śpiewaliby pieśni polskie. Dlaczego? Bo oni się szanują. Bo oni po prostu się szanują, oni wiedzą, że mają dbać o swoje. No i to robią. A my oczywiście, wiadomo, no. Oczywiście można powiedzieć, nie przesadzaj, te pieśni są piękne. No to prawda, że one są piękne, ale to nie jest powód, żeby ja je śpiewał. Moją rzeczą jest pięknie zaśpiewać polskie pieśni, zrobić to najlepiej, jak potrafię. Bo śpiewak w końcu jest instrumentem stworzonym do takiego, a nie innego języka muzycznego. Może już wystarczy, bo ja już widzę, że przeginam pałę. Nie. Nawijam 40 minut, bardzo szczerze państwu współczuję. Nie, dlaczego? Jesteście heroiczni. To podkręcamy heroizm. Jak myślisz, z czego to wynika? Bo czasami to mówią, a polska kultura, wiadomo, chodzi o muzykę, czy dawną literaturę, to się nie przyjmie, bo cierpiętnictwo, bo klęski. Myślisz, że to jest z tym związane? Nie, to jest takie zdanie, dowodzi kompletny taki zarzut.
nieznajomości przedmiotu, nieznajomości polskiej kultury i tej literackiej, i tej muzycznej. Jest ona niezwykle piękna, wyrafinowana, anarchistyczna. No, mamy taki charakter. Tak, i po prostu, no i efekt jest taki, jaki jest. Także dla mnie kultura, po prostu oczywiście to jest pojęcie bardzo szerokie i można tam do tego worka dużo wrzucić, jest nieustannie zachwycająca, zaskakująca, cały czas. I nie ma tam cierpiętnictwa, chyba że będziemy się na takich wątkach koncentrować, prawda? Dokładnie. To może to teraz zmienimy trochę, może Państwo chcielibyście naszego gościa trochę pomęczyć. Ale jak nie, to też bardzo miło. Dobrze. Ja się nie pogniewam. O. Mnie bardzo interesuje z takiego punktu widzenia pan mówi, że zanika to, co polskie. Polska jak gdyby tkwi w nas z racji języka, z racji muzyki, z racji tego, z czego wyrastamy. Czy to, że zanika, właśnie zanikła, to właśnie to śpiewanie, czy to przełożyło się na to, że nam gdzieś nie gra w polskiej duszy już to, co grało? Czy to jest też ta trudność? Jak najbardziej, bo śpiew jest uroczystą formą mowy. Czyli, że stan pieśni w danej kulturze jest papierkiem lakmusowym żywotności tejże. Proszę popatrzcie na wypełnione tłumami stadiony brytyjskie, gdzie oni śpiewają o królowej, o swojej flotylli, prawda, i podboju świata. Czy nawet śpiewy stadionowe niektórych narodów. U nas to leży. Dlaczego leży? Przyczyny upatruję w tym, że jesteśmy narodem chłopskim, ostaliśmy się narodem chłopskim, czyli narodem bez głowy. I teraz będzie takie radykalne porównanie, gdy się obetnie kurze głowę, to ona jeszcze biega, bo nie wie, że nie żyje. I myślę, że to jest ten moment w polskiej kulturze. Ja wiem, że to, co mówię, jest bolesne, ale tak to mniej więcej widzę. Co nie znaczy, że nie nastąpi jakieś odrodzenie, ale nastąpi ono w formie, także językowej, innej od tego, cośmy znali, co kochamy, co z wypiekami na twarzy odkrywamy na stronicach polskiej poezji. To jest nowa jakość, to będą nowi ludzie z nowym językiem, nowym postrzeganiem świata, który nie do końca mnie ani jako melomana, ani jako popularyzatora interesuje. Mnie to nie interesuje i pozwolicie, że mam do tego prawo. Ja po prostu nie jestem zainteresowany tym nowym językiem, gdyż powstaje on z niewiedzy, z niezrozumienia, nie ze znajomości tego, czym kultura polska była, tylko wyrasta jakiejś próżni po kulturze. W tym sensie komunizm był niezwykle niszczący, prawda? Bo podważył to wszystko, moim zdaniem, dlaczego w ogóle warto żyć. No, czy to nie chodzi tylko o kwestie jakby to powiedzieć, społeczne, ale też indywidualne, że komunizm upadla, doprowadza po prostu człowieka do roli jakiegoś takiego zwierzęcia, którego wartość nie wiem, czy mi umierzyć, na pewno nie kulturą, prawda? Czyli trochę inaczej niż te nasze antyczne wzorce, do których nawiązujemy. Właśnie, słuchaj, mówiliśmy do tej pory, byśmy to podzielili o muzyce tak zwanej wsi, prawda? Bo wspomniałeś parafię na Mazowszu, a muzyka folkowa, jak to się mówi potocznie, wiem, że może to się razi to określenie, ale w miastach. Otóż chodzi o te zespoły, prawda? Te kapele, które już nasi dziadkowie opowiadali, wiesz, jeszcze, że były 100 lat temu, czy... Ale to nie są kapele folkowe, właśnie to jest trudność językowa, bo inaczej to będzie po angielsku, folk music, a inaczej to będzie po polsku. Więc w Polsce muzyka folkowa, czyli ta, która zaczęła powstawać, to już nie było zamówień, już wieś po prostu zarzuciła własną muzykę na rzecz chłamu tego discopolowego. Mniej więcej w tym samym czasie powstały, jak grzyby po deszczu, zespoły folkowe. I proszę ich nie mylić z kapelami, które były wcześniej, bo ta wcześniej to jest zupełnie inna historia. Te wcześniejsze grały starodawną muzykę polską,
a od dwudziestolecia międzywojennego ona była przemieszana z przebojami popularnymi. Oczywiście przemieszana tam, gdzie był prąd, gdzie było radio, bo tam, gdzie go nie było, to po prostu nie było tej muzyki. Pojawia się nowe instrumentarium, pojawia się harmonia, właśnie nie akordeon, tylko polska adaptacja akordeonu, nazywana harmonią polską. Ten instrument wyparł skrzypce, które były podstawową. Ale to dosyć skomplikowany obraz. Sumując, podstawowy skład polski to skrzypce, bębenek i basetla, a najczęściej skrzypce i bębenek. Przychodzi akordeon, usuwa skrzypce w cień, a po wojnie już elektryfikacja i przychodzą ładne piosenki śpiewane przez wiadome panie i wiadomych panów. Po 1989 roku rodzi się ruch folkowy, muzyki folkowej, nawiązujący do czegoś, co się nazywa muzyka świata, czy jak tam zwał, tak zwał. I ci dla odmiany spełniają tę samą funkcję, co zespoły pieśni i tańca w okresie sowieckim. To znaczy, wyjmują z różnych rodzajów muzyki co smaczniejsze rzeczy, robią takie śledzie w oranżadzie i podają publiczności do spożycia. I mamy takich zespołów, nawet utytułowanych, bardzo wiele. Na przykład Kapela ze wsi Warszawa. To jest deformacja, jest to po prostu kompletne nieporozumienie. To jest po prostu kompletny koszmar. No ale im większy koszmar, tym więcej Fryderyków, tym większy poklask, tym większe niezrozumienie. I takich przykładów takiej muzycznej hały można by było wam podać dziesiątki, ale nie ma co się nad nimi znęcać, prawda? Idzie mi raczej o to, że spełniają one tę samą rolę, co w PRL-u zespoły pieśni i tańca, to znaczy skutecznie deformują i zagłuszają oryginał. Czasami mówi się, no dobrze, ale dzięki tym zespołom ktoś dotarł do muzyki tradycyjnej polskiej. Owszem, ale na zasadzie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wystarczy może, co? Wystarczy, bo to jest tak rzeczywiście pochmurno. Chyba, że chcecie Państwo dać nam ciągle tą dawkę optymizmu, czy żebyśmy się mogli znów nie pozgadzać. Tak jak to... Ja mam jedno pytanie. O czym Pan patruje szansę na odrodzenie tej muzyki tradycyjnej? Czy po prostu jakby sprawa już jest załatwiona i nie ma do czego wracać? Będą to zjawiska wyspowe. Tam, gdzie młodzi ludzie dostali w domu dawny język, dialekt, swój rodzinny dialekt, a wraz z nim muzykę. Tam będzie się to odbywać, ale tylko tam. Poza tym będzie to już nowy język, takie muzyczne esperanto, choćby nawet składało się ono wyłącznie w intencji praktykujących ten nowy język. Składało się wyłącznie z polskich odmian języka muzycznego. To też nie będzie prawda, dlatego że oni są wszyscy podłączeni, ci folkowcy są podłączeni do mediów i oni naprawdę słuchają z lubością muzyki amerykańskiej i powiedzą, że to jest piękne, bo tak rozumieją swoją wszechstronność. Czyli? Czyli jest po ptakach, no. Czyli cytując, jak żeś powiedział, jednego z tych ćpających, this is the end. O, właśnie. Ale z kolei niech zacytujmy jakiegoś jednego z naszych poetów romantycznych. Niechaj żywi nie tracą nadziei. Tak, bo Mickiewicz by mnie tutaj przeklął, prawda? Bo to, co ja robię, to jest jednak taka, no, taki trochę, no, nawet nie trochę, taki po prostu nihilizm. No, tak to widzę. Jeżeli mnie pytają, to odpowiadam, jak to widzę. No trudno, uważam, nie, no, tak to że coś mamy za sobą. Ja myślę, że nie tylko czuję. To jest tylko kwestia czucia, tylko po prostu no, jednak doświadczenia obrazu takim, jakim on dzisiaj jest. Ale... I są te cudowne zaskoczenia. Dwa dni temu w ambasadzie muzyki tradycyjnej na Jazdowie przyjeżdża młody chłopak, 16 lat. I na akordeonie, czyli już to już jest ta deformacja, prawda? Nie skrzypce, tylko akordeon. Gra przepiękny, starodawny temat i widzę, że ten chłopak ma miłość do tej muzyki, że on kocha tę frazę, że ją obraca po 50 razy, że takie rzeczy się, takie sytuacje się zdarzają, ale to są właśnie sytuacje wyspowe. I jeszcze coś, że później na tych młodych, nielicznych młodych ludzi, którzy tego doświadczą, przychodzi ciężka próba też rówieśnicza, gdy oczekuje się od nich, no jednak, większej wszechstronności. I sam widzę to w moim środowisku. Muzycy, których bardzo cenię, biorą się za repertuar ten popularny dzisiaj, taki estradowy, że to niby jest taki pastisz, że to niby śmieszne.
To jest odrażające. No ale robią to, no bo taki jest wymóg środowiskowy, prawda? I tu jest niebezpieczeństwo dla takich nielicznych. Ale rzeczywiście się zdarzają. Czyli jeszcze raz, nie traćmy nadziei. No wiadomo, no wszystko się zmienia. Zmienia się język, zmienia się określenia. Jakbyśmy dzisiaj z języka pewne rzeczy rozmawiali, jak się zmieniało ich znaczenie na przestrzeni wieku, tak byśmy zaczęli, no część osób mogłoby się poczuć trochę no, stremowanych, może nie na miejscu. Także to chyba wszystko. Także i to by było nadzieję, na tyle. Co i na przedzie. Także miejmy nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy, może będzie jeszcze okazja porozmawiać. Amen. Amen. Ja słuchałam Pana audycji w polskim radiu. No, bo one są tak nadawane dosyć wcześnie i czasami. Ale o co mi chodzi? Że po prostu, czy to jest gdzieś nagrane? I czy jeszcze nasi muzycy korzystają z tych nagrań? W trakcie nawet swoich tych studiów muzycznych. Z tego, co Pan też, przecież Pan też nagrywał, albo miał Pan, bo to też były takie, no, całe zespoły, które jeździły gdzieś w jakieś miejsce i tam nagrywały. Jeszcze te osoby, które żyły, bo teraz to już właściwie to taka jest końcówka, można powiedzieć, bo tych ludzi już nie ma. Tylko są nagrania, ale właśnie czy one są tej muzykologii, w tym wszystkim, co Pan teraz mówił, czy one są jeszcze używane po prostu? Proszę Pani, są, ale niestety na wyższych uczelniach muzycznych i w szkołach średnich nie ma kursorycznych wykładów etnomuzykologicznych. Nie ma albo prawie nie ma. A jeśli są, to przejmowane są przez środowiska folkowe. Czyli te, które nie praktykują już oryginału, a przerabiają. Już tu nie będę podawał przykładów, żeby Państwa nie zamęczyć. Druga sprawa to jest, już kończymy, nie martw się, ale to jest niedostępność źródeł, czyli takie instytucje jak Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, czy Polskie Radio, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, udzielają kroplomierzem nagrań, które mają na stanie. Ta zmiana jest niezbędna, ale to trzeba robić przez legislaturę. Musiałby się tym zainteresować jakiś minister, wiceminister, ktoś wpływowy w klubie, w większości parlamentarnej i to pchnąć, bo to jest oczywiście koszmar. To natychmiast powinno być w domenie publicznej, bo to jest nasza własność. No ale jak to u nas, to są te sowieckie przerosty, że nie można tego po prostu załatwić po prostu w ten sposób, że uwolnić zbiory, umieścić je w sieci, tak? By każdy człowiek pochodzący gdzieś tam z polskiego interioru mógł sobie wpisać nazwę w swojej wsi i zobaczyć, co w których zbiorach jest. To bardzo by pomogło muzyce polskiej. Być może nawet miałaby szansę na jakieś odrodzenie. To jest możliwe. No bo jeżeli wróciłaby pod strzechy, tam skąd przyszła, to przecież pamięć tego języka, nawet jeśli nie jest już w użyciu muzycznego, gwary, jeszcze w nas jest, prawda? Wszyscy, jak tu siedzimy, no może poza najmłodszymi, mamy w uszach ten dawny język. Słyszymy go, tę dawną polszczyznę. Prawda? Pań służących, pań dojeżdżających do roboty do Warszawy, czy też jeździliśmy na wieś latem. Prawda? Że to był inny język, inna mowa. Więc gdyby udało się jakimś cudem uwolnić zbiory, przede wszystkim te, które są w Polskiej Akademii Nauk, no to byłoby cudownie. No. Mówisz, przypomniał mi się, jak mój świętej pamięci dziadek mówił, nie cierpiał określenia weekend. Jako, że przeżył. Za piątek. Tak, za piątek. To mi się tak to spodobało. O słowie Wochenende to już wolał. Ten, kto przeżył okupację, to wiadomo, że miłość do Niemców wyparowała. I uwielbiałem to określenie. Za piątek. To pamiętam, że to zrobiło na mnie wrażenie. Starałem się potem też różne te określenia. Ale ta stara forma też zwracania się. I powiem to z kolei, może dziwnie zabrzmi, ale coś, co mi się podoba w kulturze angielskiej. Wbijanie szpili, ale z taką klasą. Pamiętam debaty między jednym i między w wykonaniu jednego z moich ulubionych autorów, jakim jest Gilbert Keith Chesterton, który oceniając dzieło swojego antagonista, jednocześnie wielkiego przyjaciela, George'a Herberta Wellsa, powiedział jedno, że dziękuję bardzo panu Wellsowi za pokazanie i za dodanie odwagi, że każdy nawet może pisać nawet wtedy, kiedy nie jest uzdolniony.
To jest piękny tekst, wbijający szpilę, załatwiający sprawę. I powiem Państwu, że dzisiaj, tak jak szukam tych recenzji, nie ma. Dlatego ja ciągle wracam do tego poczucia humoru Chestertonowskiego, bo to było tak urocze, że człowiek się starał się poprawić, a jednocześnie, nie, brzydko mówiąc, nie był zgnojony. Tak, dzisiaj już stało się coś takiego, że recenzować cokolwiek jest niezwykle ryzykowne. Bo ktoś się obrazi. Bo ktoś się obrazi i ba, traktowane to jest nie tylko jako osobista obraza, ale jeszcze to potem idzie w całe środowiskowe rozdania. No tak, wiesz. Uderzyłeś w środowisko. I nagle na przykład tam Kowalski czy Kapela ze wsi, na rany Boga, po prostu trzeba moim zdaniem o tym mówić, nawet kosztem jakiejś tam turbulencji, żeby troszeczkę w tego trupa trochę życia wlać. No mówię o trupie naszej krytyki muzycznej. Jeszcze tylko jedno, ale nie żebym się chwalił, ale miałem kiedyś raz w życiu kontakt telefoniczny z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, a to a propos recenzji. Wpadł taki pomysł, że oto prześlę staremu swoje wiersze, niech on sobie je poczyta, a potem je zrecenzuje. Zadzwoniłem do niego, nie pamiętam w jaki sposób wszedłem w posiadanie numeru, może przez syna Wawrzyńca, już nie pamiętam jak to było. Odbiera telefon, a jakże. Przedstawiam się, mówię, że pan, mam tutaj parę wierszy, bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby pan spojrzał na to, niekoniecznie łaskawym okiem, powiedział mi w lewo czy w prawo. I usłyszałem odpowiedź. Proszę pana, z założenia nie recenzuję poetów żyjących. Super wybrnął, wiesz, bo to rzeczywiście to, wiesz, można umrzeć od tych poetyckich prób. No wiesz, każdy zanim zacznie biegać, to się parę razy przewróci, ale wiesz, no my często traktujemy to, że wiesz, ktoś nas skrytykuje, jest koniec, bo nas obraził. Tak. A może my naprawdę czasami talentów nie mamy, no. Ale kierujmy gdzie indziej. Ale jeśli coś jest naszą pasją, rozwijajmy ją. Dwie różne rzeczy. Pasję możemy sobie mieć, jakie chcemy. W momencie, gdy wychodzisz na scenę, musisz się liczyć z tym, że zostaniesz publicznie zrecenzowany. Koniec taryfy ulgowej. Koniec z tym. Wiem. Ale mam nadzieję, że twórców nie odstraszamy. No, myślę, zobaczysz, jaki będzie dym. Jeszcze mówię ci, nawet wiem skąd. Ale to dobrze. Jedziemy z tym koksem. Jak to się mówi? Niech mówią, żeby tylko nazwisk nie przekręcali. Bez nazwisk. Miałem ostatnio taką przygodę właśnie z przekręconym nazwiskiem, ale tu już właśnie nie będę, pozwolisz. Tak, to już zakończymy. Dziękujemy. Ciekawe, czy będzie ciąg dalszy, ale dziękujemy Państwu. Życzymy dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.